chcesz się spotykać z moim mężem? Oh! Tak, czy nie będzie ci to przeszkadzało? Zależy. A z którym konkretnie? Z Kamilem. Wow. Tak. Interesujące, wow. Bardzo interesujące. Czy może... Rizab zawsze podpowie. Może? Co znaczy może? Oczekiwałam odpowiedzi tak albo nie. Myślisz, że żartuję? Dobrze wiesz, że chodziłam z nim 2 lata. To jest poważna sprawa. Przepraszam, masz rację. Okej, okay, tutaj moja oferta. 300 zł to za nie pierwszą są TikToki. Randkę. 150 zł. Co każda to? Kolejna randka i dodatkowo 50 zł za każde cimci-rimci. Co? Nie żartuję. Chcesz, żebym płaciła ci za to, że spotykam się z Kamilem? To sprawiedliwe. Trenowałam go 2 lata. Jest wspaniałym chłopakiem i wiesz czemu? To dzięki mnie. Ale coś poszło nie tak. Zerwałaś z nim. Dokładnie. Wyszło. Ale zrobiłam inwestycje. Zainwestowałam czas i pieniądze. Zainwestowałaś pieniądze w Kamila? Kiedy go poznałam, nikt nie chciał z nim chodzić. Teraz jest w dobrej kondycji. Inwestycje. I każda chce się z nim spotykać. Włożyłam w to sporo czasu, więc chcę, żeby ta inwestycja się spłaciła. Prosta ekonomia. To co? Zgadzasz się? Więc chcesz... Prosta ekonomia. Dobrze mówi. Dobrze mówi. Spartiatik! Cyk na czerwony. A jak? Kurde, ale nie mogę całej kawy wypić, bo jest 21, a to ma kofeinę. Za późno mu powiedziałem, nie, żeby była bez kofeiny. I właśnie to jest fajne w tym McDonaldzie, że można sobie kawę bez kofeiny zamówić. Po co pić kawę bez kofeiny? Nie ma takiej opcji, nie? A ja nie potrzebuję pić kofeiny, ja po prostu lubię smak kawy. Kurde. Aha, okej. Czy tylko ja tak mam, czy ktoś jeszcze? Dróg zwalniający to był, nie? Ten śnieg. Masz tak, widzą? O kurde, ale to jest skopane wszystko. Jak lubisz smak kawy, a nie chcesz kofeiny, to możesz zjeść cukierki kawowe. Real? Jakie skillsy, nie? Widzowie. Easy. No i mamy. Wow, ej, to jest hotel jakiś. No i gościu do mnie po ukraińsku pisze, nie? Kto po... Ty, to jest jakiś alternatywny świat. Gdzie on dostarcza jedzenie. I po... Czekaj. Zazwyczaj... Dobra, nie, bo zaraz dostanę bana za rasizm. Ton blockchain pobił rekord świata. Blockchain jest stworzony przez zespół stojący za Telegramem, czyli komunikatorem, z którego każdego miesiąca korzysta ponad 800 milionów ludzi na całym świecie. Czekaj, o czym on gada? Ton blockchain pobił rekord świata. Blockchain jest stworzony przez zespół stojący za Telegramem, czyli komunikatorem, z którego każdego miesiąca korzysta ponad 800 milionów ludzi na całym świecie. Zorganizował ostatnio test, którego celem było sprawdzenie, ile transakcji w ciągu tylko jednej sekundy jest w stanie przetworzyć owa sieć. Dla porównania firmy takie jak chociażby Visa, która jest liderem pod tym kątem w świecie tradycyjnych finansów, jest w stanie przetworzyć do 65 tysięcy transakcji w ciągu sekundy. Z kolei jeżeli chodzi o wynik TON, to pobili oni rekord, ponieważ przetworzyli ponad 104 tysiące transakcji w ciągu sekundy. W ten sposób deklasują oni nie tylko inne blockchainy ze świata krypto, ale także ogromne firmy ze świata finansów. Jak podaje zespół TON, jest to tylko i wyłącznie ułamek możliwości tej sieci, ponieważ w rzeczywistości będzie ona w stanie przetwarzać nawet miliony transakcji akcji w ciągu jednej sekundy. No co, coś to oznacza w ogóle? O czym on gada? Huch, krypto? Też tak myślę. Witam, Amy. Huch! Nie wiem, o co chodzi. Czym tu się chwalą? Będą zdalne? Aha. Jezus Mary. Obczajcie to. Wietnamczycy wzięli stare Deu Espero, wyspawali ramę z zardzewiałych profili, urzeźbili karoserię z gliny, samodzielnie wykonali deskę rozdzielczą i kierownicę, bardzo dokładnie odwzorowując Pagani Huayre wartą około 15 milionów złotych i zrobili to wszystko w absolutnie prowizorycznych warunkach. Później to auto pomalowali i wyszło... Ręczna robota, czyli kraftowe takie auto, rel? Takiego. Ty, no to jeszcze więcej warty niż oryginał, bo jest jakieś taśmy ci, jakiś Azjata, a tutaj też, no dobra, też Azjata, ale ręcznie to zrobił. Może i z gliny, ale jest. Iron Man zrobił zbroję w jaskini, to oni mogą w dżungli zrobić jakieś auto drogie, rel? Hey, what's up, man? What's up? How you doing? Monster Singleton with the candy, please. Can you turn off the light for me? Is there an order off? Can I take the key just for the stop? Yeah, go ahead. Okay. Go ahead. What's up? So you don't have a tag on the bike? Ty, a co jeżeli to nie policjant i se zabrał tak kluczyk? Nie powinien jakoś się ten? Yeah, I don't. Okay, you got your license with you? Yeah. Okay. What else you need? License, what else? You got anything that has the VIN on it? Is it registered? Silnik z papieru tam był? O, z malucha przełożyli. I'm gonna take it out for you. Okay. Yep. I appreciate you stopping too. I didn't know you were going to for a minute. O co tu chodzi? How come you don't have it on there? Huh?
How come you don't have it on there? Yeah, I'm gonna break you. Okay, I got you. All right. That's the fleet. Uh-huh. That's the insurance. That's the registry. Wytłumaczy mi kto, który dyma którego. Gdzie? O co tu chodzi? Spróbowaliśmy. Zjął rękawiczki i policjant poznał prawdę, a co by. Spróbowaliśmy jedną z najdroższych pizz. Ej, zapomniałem o nim. Pamiętasz go? To jest ten taki, no. Obej. W Warszawie z mega Mister ciągnącym Krycha. Się serem. Jedni ją krytykują, inni chwalą. A jaka jest prawda? Zaraz to sprawdzimy. Tak prezentuje się jedna z najdroższych pizz w Warszawie. 126 zł. Jest to pepperoni i margarita. On się sprzedał gdzie? Tak ciągnie się ten ser. Sprawdzimy, czy oddaje. Największym... I ta pizza wygląda jak tort. Problemem tej pizzy jest to, że ciasto w pewnych jego fragmentach się nie dopieka. Szczególnie ta warstwa, która jest na samym dole, jak również ta środkowa, na której położone są składniki i podkład pomidorowy. I mimo to, że mozzarella bardzo pięknie się ciągnie, ta podstawa tej pizzy jest zachwiana. Kiedy przegląd szorców na PH? No i dzisiaj, za chwilkę. To, które jest lekko niedopieczone, plus ten ser w dużej ilości, to może dawać takie odczucie, że jest to mdłe. 130... Ej, te dźwięki... Nie, to u mnie. Myślałem, że dźwięki są takiego jakby... To chyba burza idzie. 30 zł za 1,5-kilogramową pizzę. Podkład pomidorowy zjadłem, ser wyjadłem, no ale niestety ciasto kompletnie tutaj nie siedzi. Uwagi ode mnie i najważniejsze od wujka Paolo, który naprawdę zna się na pizzy, zrobił setki szkoleń w całej Polsce. Zostały przekazane, a czy chłopaki... Nie wiem, o co tu chodziło. Nie wiem, o co chodzi. Pamiętasz, w tych jak Bitcoin kosztował 0,09 centa? Pierwsza wartość rynkowa wynosiła właśnie tyle. Spróbuj to sobie wyobrazić. Bitcoin po 0,0009 dolara. Czyli za 1 dolara mogłeś wtedy kupić 1111 bitcoinów. Marty Malmi wydobył 55 tysięcy bitcoinów, z których 5050 trafiło na sprzedaż. Sprzedał je za zawrotną sumę aż 5 dolarów i 2 centy. Była to pierwsza znana sprzedaż bitcoina za dolary. W marcu 2010 roku uruchomiono pierwszą giełdę kryptowalut, która wyceniła bitcoina na 0,3 centa. W ciągu kolejnych 6 miesięcy wzrósł on prawie do 1 centa. W 2012 roku Marty Malmi sprzedał większość swoich bitcoinów, gdy cena BTC wahała się pomiędzy 15 a 30 dolarów. Kupił za to kawalerkę w Helsinkach. Jeśli ty również chcesz zarobić na nadchodzącej... To jest AI? To wskocz do mojego bio i pobierz darmo. Co? Chłop ci pieprzy, że kiedyś bitcoin kosztował centa. Jeżeli chcesz też zarobić na bitcoinie, to kup jego e-booka. Ja pierdziele, co to jest za fikoł pieprzony? Co to jest? O co tu chodzi? Co się stało? Co się stało? W swoim... Ty rozumiesz, że gdyby ten typ, ten tutaj, mądruś pieprzony w dupę, przewidział tą cenę, o której mówi, to teraz nie sprzedawałby brudnych książeczek ludziom na siłę, tylko byłby miliarderem i tyle. Rozumiesz? Widzisz coś takiego, od razu skipujesz. W swoim życiu miałem etap, w którym kupowałem bardzo dużo, bardzo drogich rzeczy. I dzisiaj sprawdzimy sobie, ile mogą być one warte. Zaczynamy od torby Louis Vuitton, o którą wielu co z was mnie pytało. Ogólnie jest ona naprawdę praktyczna. Bo każdy element jest odpinany, co zapewnia nam możliwość używania jej w naprawdę różnych sytuacjach. A co do ceny, dalej uważam, że jest to cholernie przepłacone. Bo na polskich stronach dostaniecie ją za około 7000 zł. Przy Louis Vuitton zostaniemy jeszcze na chwilę, bo w mojej szafie znajdziemy jeszcze kilka tańszych rzeczy od tej marki. Takich jak cardholder, pasek czy perfumy. Kolejna rzecz to buty. A konkretnie to Dunky Low w kolorystyce. Zdecydowanie był to najgorszy zakup w moim życiu. Bo wydałem na nie około 2000. Słyszałeś o tym gościu z Polski, co założył giełdę Bitcoin i się dużo dorobił i od ilość czasu zaginął? Ale co się stało? To jest jakiś fejur, ten typ? Czy o co chodziło, że zaginął? Tysiące złotych, a na nogach miałem je może z 2 lata. Oprócz tego mam jeszcze zegarki, okulary, biżuterię i mnóstwo ciuchów, które zostawiłem w Polsce. I będąc totalnie szczerym, to wszystko nie ma żadnego znaczenia, bo są to tylko rzeczy, których zresztą prawdopodobnie nie kupiłbym drugi raz. W swoim... Aha. Co? Riot musi zmienić to w Night Markecie. Czym? A ma Valorant skip. Ale co to jest? Miał być milion łapówki, a był... A nie, nie chcę czytać.
Ale dobra, no ale nie, powiedz mi tylko, czemu zaginął? Czy wiadomo coś o nim? Coś strasznego przytrafiło się temu szczeniakowi, więc kobieta postanowiła mu pomóc. Jezu, co jest? Został związany i wrzucony do jeziora. Co się stało? Jak to zrobić? Szczeniak cierpiał związany i prawie utonął, więc kobieta zdjęła mu taśmę i ogrzała go kocem. Pies był bardzo fajny, więc dano mu jedzenie i zabrano do weterynarza na badania. Nikt nie spodziewał się, że kobieta stanie się najlepszym przyjacielem szczeniaka. A jeśli też nienawidzisz znęcania się nad zwierzętami, zasubskrybuj. Coś strasznego nie dam ci suma i tak. Więc kobieta postanowiła mu pomóc. Przybliżyła się i odkryła, że został... Ej, to jest mega straszne. Pewien student miał papugę, która zawsze komentowała jego wyczyny erotyczne. Pewnego dnia przyprowadził do domu tak super laskę, że aż miło. Nim jednak doszło do rzeczy, podszedł zdenerwowany do klatki z ptakiem, wcisnął jej głowę między pęciki klatki i odwrócił do ściany mówiąc: co? Dzisiaj mnie nie ośmieszysz, stara rupieciaro. Po kolacji doszło do wiadomej rzeczy. Kochankowie w namiętnościach oddawali się rozkoszy, gdy nagle spadła z nich kołdra. Nie chcąc przerywać stosunku, mężczyzna próbował wszelkimi sposobami podnieść przykrycie. Widząc jego marne starania, kobieta w uniesieniu wyjęczała: nogą! Spróbuj nogą! Nagle klatka z ptakiem zaczęła się ruszać, a ptak odwrócony do ściany z głową między prętami zaczął wołać: a niech mnie! Łeb se ukręcę, ale ten numer zobaczyć muszę! Pewien student miał papugę, która zawsze komentowała jego wyczyny erotyczne. Pewnego dnia przyprowadził do... Nie, za dużo. Za dużo na raz. Ja umyłem przed chwilą samochód. Na zewnątrz jest minus 6 stopni. Jest czysty. Tylko zamarzła mi... klamka. Halo. Bo one się... tak chowają w samochodzie? I chyba cała ta wnęka zamarzła. Co ją zrobić? Dobra, potrzebujemy... Na szczęście jestem w sklepie. Odmrażasz do szyb? Boże, co się dzieje w tym filmie? Zaraz oszaleję. Niedziela to czas na tradycyjny polski obiad i faktycznie jest on tradycyjny, bo według kilku badań dominuje wtedy kuchnia. On mówi jajno. Najczęściej rosół, schabowy i pierogi ruskie. Większość Polaków wskazuje właśnie na te dania, co potwierdzają badania naszych zamówień, gdzie właśnie schabowy jest najczęściej wybieraną formą kuchni ale słuchaj polskiej. Niedziela to czas na tradycyjny... Ej, co? To tyle? Mr. Beast da mu takie... Mr. Beast da mu takie auto, do jakiego uda mu się dobiec w ciągu jednej minuty po boisku i wrócić nim na metę. Im dalej pobiegnie, tym droższe auto wygra, a na końcu czeka Porsche warte 400 tysięcy złotych i pobiegł. Ale on musi w nie wsiąść, wrócić nim? Po czym wsiadł i nie widział kluczy oraz nie wiedział, jakie jest hasło do Tesli. I Karl mu musiał krzyczeć, ale koniec końców dojechał z zapasem 8 sekund, napisz Legion. Boże, ten, nie wiem, to jest... Pieprzy mi się już wełby od tego. Napisz Legion. Melanie? Napisz Legion. Ocknij się, nie umieraj. Wujek Jeb, znalazłeś nas. Nas? Jamie? Jared, są z wami. Co jej jest? Czemu dajesz mu wodę? Żeby nie umarło. No. Czekaj. Na co? To jest jedno z nich. Tak, ale jest też moją bratanicą. Było. Mówię tylko, że to skomplikowane. To jakieś zombie są? Ja też. O co chodzi? Nie oszukasz nas, pasożycie. Daj spokój, Maggie. Co jest? Postradałeś rozum, braciszku? Sprowadzi na nas całą armię. Nikogo nie ma. Ej, o co chodzi? Co to jest? The Host. Thriller, science fiction, romance. Napisz Legion. Czy to najlepszy kontroler? Nie. Ten sport to podwodne torpedo. Tu fajnie. Kobieta zobaczyła swojego psa siedzącego przed lustrem. Ej, czemu teraz? Nie wiem. Jezu! No przecież wcześniej były shortsy identyczne, tylko bez gadania AI. Teraz są te same shortsy, tylko AI gada i ja i tak to oglądam. Jestem upośledzony. Lu, i tak to oglądam.
światłem. Podeszła od boku i zobaczyła, że tak naprawdę trenuje groźne miny. Trudno powiedzieć. Być może tylko sprawdzał swoje zęby, ale w każdym razie to był naprawdę zabawny widok. Kobieta zobaczyła... Aha, no dobrze, że to wytłumaczyłeś. Słuchajcie, to jest gumowa kula. Generalnie możecie czymś takim dostać, jeżeli będziecie źle zachowywać się na proteście, to prawda, i policja teraz do was strzeli. Nie, taką kulą dostaniecie. Troszeczkę inną, ale generalnie to jest to samo. Gumowa kula to gumowa kula. I strzelimy z tej strzelby. A to jest to w Polsce legalne takie? Balistyczny, już był nieraz na kanale. Taka imitacja te gula? Ciała troszeczkę, nie? Co to za gówno? Pierwsza próba się nie udała, ponieważ nie wiem, gdzie to w ogóle trafiło, dlatego teraz druga próba. Pewnie gumowa kula zrykoszetuje i trafi mnie w głowę, ale... Ty, ale to nie było te kule takie 0DMG build? Zapraszam. Gumowa kula wbiła się w żel balistyczny. No nie, wbiło się. Próbuję wyciągnąć. Co? Mam. Także powiem wam, że dostanie z takiego bliska taką kulą, no powiem wam, że nie skończyłoby się zbyt dobrze. Słuchajcie, to jest gumowa. No ale to na gołą klatę jakbyś dostała w zimę teraz, w kurtce, to by się odbiło pewnie od ciebie. Używanie telefonu podczas jazdy nie popłaca i to także w GTA 5. Na pewno... Nadal nie masz TikToka? To jest YouTube Shorts. Nieraz podczas wożenia się furą po Los Santos zdarzyło ci się odebrać telefon od innej postaci. Ale czy wiedziałeś, że sterowanie pojazdem staje się wówczas nieco utrudnione? Ja nie i ostatnio bardzo się zdziwiłem, gdy postanowiłem zahamować pojazdem przy użyciu ręcznego. Witam, jak się okazało, hamulec ręczny nie zadziałał, ze względu na to, że prawa ręka mojego bohatera była zajęta właśnie przez telefon. Dlatego teraz już wiesz, że używanie telefonu podczas... Ty, serio? Są takie, aż takie detale w GTA 5? Porypane to jest. Dzisiaj dość niezwykły wąż pochodzący z Australii, pyton żółtogłowy, a jego niezwykłość polega na tym, że niestety nie wykształciły mu się gałki oczne. Ten wąż to co nie nadaje ma się na reproduktora, niestety nigdy nie zamurczy swojej kuśki. Jest typowym petem, nie nadaje się do dalszych... Czemu tak na niego powiedział, że jest typowym petem? Bije przody się znęca nad zwierzętami. Podobli, ale jak widać po rozmiarze, bez problemu radzi sobie z przyjmowaniem pokarmu. A czy ty widziałeś kiedyś takiego węża? Co jest z tym typem? Niepokojący. Najładniejsza dziewczyna w klasie. Schyla się po długopis. Chłopaki w ławce za nią. Jezus, cofamy się w czasie. Dobra, obejrzmy to. Najszybsze rzeczy na świecie. Gepard, samolot, światło. Uczniowie robiący zadanie domowe w momencie, gdy nauczyciel już je zbiera. Kiedy sprawdzasz odpowiedzi po sprawdzianie i okazuje się, że na coś odpowiedziałeś dobrze. Ten jeden uczeń w klasie, który zawsze przypomina nauczycielowi o zadaniu domowym, trafia do piekła. Szatan, chciałem tylko powiedzieć, że jestem wielkim fanem. Ja z chłopakami na teście... Dobra, skip. Ile razy można odjąć jeden od 100? Ja wiem, stary, no raz. Dobra, głupie zadania podchwytliwe. Pu. Nieskończenie wiele. Co? To źle powiedziałem? Chuju? Co? Raz. Źle powiedziałem. W którym wieku powstało Gniezno? Nie wiem. Dziesiąty. Dobrze. W którym wieku dobra, powstało easy Gniezno? W... dziesiątym. Bardzo dobrze. Oglądam. Liczy ekipa ze Scooby-Doo. 5. Ponad 90% widzów nie subskrybuje tego kanału. Zostaw subika. 5. Nie? A osób 4, tak? Ale Scooby-Doo to jest jak człowiek. No przecież Scooby-Doo się liczy, on mówi nawet. Ekipie od Scooby-Doo. 6. 4. Ej, to jest serio oszustwo, Scooby-Doo się liczy. Zgadza. Czemu oni psa traktują jak rzecz? Oszuści pieprzeni? Jak? Ile razy? Koszulkę Legi, mano. Widz napisał, żeby wejść na ten kanał. Ile razy można odjąć? Czy można zarysować diament? Nie. Czekaj, tam głosi. Można, drugim diamentem. Aha. Skam. Czy można zarysować diament? Można. Dobrze. Kto napisał kamienie na szaniec? O Jezu, nie pamiętam.
Kamiński? Ale jak mam na imię? No, Kamiński... A, jako zimno to! No, ale Kamiński to dobra odpowiedź. Kto napisał kamienie na szaniec? Imię i nazwisko. Zapomniałem ten biedny... Powiedz mi. Stój, ponad 90% dzięki widzów Kubitoza, nie subskrybuje 6 tego lat. Kanału. Zostaw subika. No zostawił właśnie Kubito. Jaki sport dziękuję. Uprawia Tiger Woods? Golf. To jest taki mu... To jest... Czarnoskóry to jest. Jaki sport uprawia Tiger Woods? Golfa. Dobrze. Pozdro Tiger, bonzo. Czy... Gdzie żyją niedźwiedzie polarne? Antarktyda. Na północnym. Dobrze powiedziałem? Gdzie naturalnie występują niedźwiedzie polarne? Napisz lej. Na biegunie południowym. Walgo. Ty, a Antarktyda się liczy? No właśnie, tak myślałem. W jakim państwie znajduje się najdłuższy most na świecie? Nie wiem. Paryż. Stanach. Czy się Paryż? Francja. Gdzie znajduje się najdłuższy most na świecie? Nie wiem. Pamiętam. Portugalii. Stój. Ej, ale byłem blisko. Ponad 90% widzów nie subskrybuje tego kanału. Zostaw subika. Co oznacza związek chemiczny CO2? Dwutlenek węgla. Dobrze. Co oznacza związek chemiczny CO2? Jest takie miasto jak Paryż. CO2 to jest dwutlenek węgla. Dobrze. Dwutlenek węgla, tak. Ja nie potrafię tak szybko odpowiadać, serio, jak wy. Ja... Co to jest Andromeda? Galaktyka. Andromeda to jest taki... Co to jest Andromeda? Andromeda to jest w kosmosie coś, nie wiem. Galaktyka. Jestem cofnięty w rozwoju. Siema panie Bartoszu, kiedy pan kończy Dark Souls? Nie wiem, dzisiaj lub jutro i będziemy grać pewnie w jakieś gównogierki z 3 streamy i Dark Souls 3. Ile masz chromosomów? 31 par. Co? Czarek. Ile masz chromosomów? A ile? 36. Ile? Stój. Ponad 90% kurde, widzów ile, nie subskrybuje tego kanału. Zostaw subika. 46? 23 pary, czyli 46. Aha. Co oddzielają od siebie góry Ural? Europę i Azję. Nepal i... Europę i Azję, 100%. Nie wiem. Co oddzielają od siebie góry Ural? Rel? Europę od Azji. No! Co to jest Andromeda? Co było? Andromeda... A, bo to od nowa leci. Jakiej narodowości był Mozart? Niemiec. Austriak, wiedziałem. Austriak. Kurde. Austriak. Jakiej narodowości był Mozart? Austriak. Dobrze. W którym roku rozpadł się Związek Radziecki? 91. Kurde. Stój. Ponad 90% widzów nie subskrybuje tego kanału. Zostaw subika. Kurde, wiem, masz. Związek Radziecki. 89? 91. Jaki znak zodiaku ma osoba urodzona 23 lipca? Nie mam pojęcia. Lipca to jest panna. To jest lew. Baran. A, lew. Okay. Jaki znak zodiaku... Skąd wy wiedzieliście? Ile? Ej, serio, wy to wiedzieliście? Lipca. Lew. Dobrze. Jakiej narodowości... Jaki jest największy kontynent na świecie? Azja. Dobrze. Jaki jest największy kontynent na świecie? Azja. Ameryka. Jaka substancja jest najtwardsza na świecie? Diament. Dobrze. Kurwa. Która substancja jest naj... Ej, ale to chyba chodzi o taką naturalnie występującą. A co? Ty, są rzeczy sztuczne zrobione twardsze niż diament przez ludzi? Napisz. Twardsza na świecie. Nie wiem. Stal? Bedrock? Diament? Diament, no właśnie. Jakie... Zrobiłem sobie domową pizzę i robi większe oro niż te szorcy. Kłamiesz. Zrobiłeś sobie pizzę w dupę z chleba i top chipsów i coś pieprzysz. Daj mi oglądać. Jakiego minerału jest najwięcej na ziemi? Węgla. Kurde. Kwarcu. Nie, nigdy bym na to nie wpadł. Jakiego minerału jest najwięcej na świecie? Przepraszam cię, brat. Sorry, nie wiem, jak to jest minerał najwięcej na świecie. Jednak jest Krishna. Jaki jest największy ko... Kiedy... Ej, czemu kwarcu jest najwięcej na świecie, niby? To zmyślili chyba, nie?
wypada najbliższy rok przestępny? Dzisiaj. Teraz. Dobrze. Kiedy dzisiaj wypada najbliższy rok przestępny? 26. Dzisiaj. W tym roku, stary. O, no kurde. Ej, czemu to nie pękło? Stój. Ponad 90% widzów nie subskrybuje tego kanału. Zostaw subika. W którym roku pierwszy raz wyemitowano w kinach Kevina samego w domu? Jezus, nie. 98. Źle. Kiedy? W 92. W którym roku do polskich kin po raz pierwszy trafił Kevin? Ej, a był w kinach kiedykolwiek Kevin sam w domu? Myślałem, że od początku na Polsacie leciało. 2003. Pokaż, co to? To jest o tym kwarcu? To jest kwarc? Tak wygląda Jerel? To są te takie kamienie, co Chińczycy na TikToku to kupują, rozłupują kamień, żeby kwarc był, tak? Kiedy w tym roku kończy się karnawał? Kto? 22 stycznia. Ty, co to jest karnawał? Kiedy w tym roku kończy się karnawał? W lutym. Którego lutego? 23. Jaki w dupę karnawał? O co chodzi? Ej, serio, co to jest ten karnawał? 13. Ej, ja nie wiem, co to jest ten karnawał. Samochód pochodzący ze Szczecina posiada rejestrację zaczynającą się na jaką literę? S. SS. Na jaką? Z. Co? Samochód pochodzący ze Szczecina posiada rejestrację zaczynającą się na jaką literę? No nie wiem, karnawał, okres zimowych balów, maskarad, pochodów, zabaw, rozpoczynający najczęściej w Dniu Trzech Króli, kończy się we wtorek, przed środą popie... Aha, to jest jakieś święto katolickie, ale ja jestem Żydem i moje święto kończy się wtedy, kiedy ktoś mi zgasi świecę gaśnicą. Pewnie na S. Nie. Jaki kolor dominuje w podstawowym stroju domowym piłkarzy nożnych w Brazylii? Czarny. Dobrze. Jaki kolor dominuje w podstawowym ja nawet stroju nie wiem, co on mówi. Piłkarzy kurde nożnych w Brazylii? Zielony. Albo żółty. Kto? Albo. Ile krawędzi ma prostopadłościan? 4, 8, 12. Kurde, ja byłem szybszy. Stój. Ponad 90% widzów nie subskrybuje tego kanału. Zostaw subika. Wiemy. Wszystkie pytania. Ile krawędzi ma prostopadłościan? Kurwa, stary. Napisz legionę. Ej, fajny jest ten kanał. Dwóch wicemarszałków. Bosak. Krzysztof Bosak oraz... Juliusz Tuwim. Nie mam pojęcia, w dupę. Nie znam innego niż Bosak. Julian Tuwim. Wymień. Jezus Maria, jaki ty masz nick długi. No dobra, słucham. Historię rok temu chłop z Nowego Jorku chodził po telewizjach i mówił, że w nocy słyszy dał na golibordę 5 zł. Okay. Żydów pod swoim domem, jak mu tunele kopią. Zrobili z chłopa wariata, a niedawno okazało się, że naprawdę mu Żydzi tunel wykopali pod chatą. O czym ty gadasz? Ale co, nie wiem, jakąś podziemne miasto sobie budują? To jest real, ale o co chodzi, bo nie wiem, nie słyszałem o tym. To nie fake? Ale czekaj, w jakim celu oni kopią tunel? Z wicemarszałków. Kurwa, wam w dupę, premierze. Kurwa, w dupę. Ej, znacie drugiego wicemarszałka niż Bosaka? Bo ja nie. Dziura w mózgu, za duża presja. W jakim stanie leży San Francisco? W stanie Kalifornia. W Kalifornii. Stój. Ponad 90% widzów subskrybuje tego kanału. Zostaw subika. W jakim stanie tunelu, nie leży San Francisco? W stanie stałym. Co jest stolicą nie Szwajcarii? Nie robię. Nie ma. Brno. Jak? Zaliczmy Berno. Jaka jest stolica Szwajcarii? Kłamstwo. Nie wiem, stary. Kłamstwo. Wymień dwóch wicemarszałków. Nie ma, jeden jest. Jakiej rasy była Łajka, pierwszy pies w kosmosie? Labrador. Był to Kunder. Dobrze. Co ty pieprzysz, to był Labrador. Labrador. Dordzos dał na górę 5 złotych. Jutro w nawdziadek? Serio? Tak. Dzięki za 5 złotych. Jakiej rasy była Łajka, pierwszy
pies. Owczarek niemiecki. Ty kurwa. No co, źle? Który polski artysta wydał album zatytułowany Samo Południe? Reto. Dobrze. Co? Idę jak burza. Ja myślałem, że on pytał jakichś artystów typu, wiesz co? Typu Kochanowski. Bo takie pytania cały czas są. Skąd miałem wiedzieć, że artystą jest też jakiś piosenkarz dzisiejszych czasów? To nie są artyści. Który polski artysta wydał album zatytułowany W Samo Południe? Kubańczyk. Nie mam pojęcia. Czy Brad Pitt zdobył Oscara? Tak. Niedawno, w 2020. Czy 2021? Myślałem, że podchwytliwe tak. Co za pytanie? Zdobył. Czy Brad Pitt zdobył Oscara? Ale te Oscary tak. To i tak gówno. Rel? Dobrze. Już myślałem, kurwa, że nie. Mark Grechuta ma małego... O, okej. Okay. Jaki anglojęzyczny kraj jest największy w Polinezji? W czym? Stan, nie. Stan. Jakie? Nowa Zelandia. No, ja nie wiedziałem co to Polinezja. Co to jest Polinezja? Jestem Żydem. Polinezja. Dordzos dał na Golibordę 5 zł. Nie odpowiedziałeś, Madre, kiedy FNAF. Dzięki, Witu. Kiedy FNAF? Tylko jak to płaci. Jestem Żydem. Kiedy chcesz? Chcę kurwa wzbogacić. Kontynuując historię o tunelu i Żydach dał na Golibordę 5 Dziękuję złotych. Bardzo, ciekawe. Okazało się, że kopią tunel, by przywrócić dawna chwałę Trzy Rzeszy i to tunel do podziemnego obozu tak naprawdę. Nie, to chyba już fake. Coś śmierdzi. Coś... Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem. Jeżeli tamto, to w ogóle prawda była, ale pisali, że prawda. Widz dał na Golibordę 5 zł. Pewien Grigor z USA strasznie rozpaczał. Okay. Jego czarnoskóry brat pyta, co się stało? Bo czarnoskóry zabił w kta 5 też czarnego i nie mogę ukraść pralki. Dobrze, się nie zaśmiałem. Z takich rzeczy nie można się śmiać. Dzięki bardzo. I anglojęzyczny kraj jest największy w Polinezji. Kiedy ja to okej. Okay. Jak nazywa się najsłynniejsza liga koszykarska? NBA. NBA. Dobrze. Coś nie wiem. Nie mówić, kurwa. Jak nazywa się najsłynniejsza liga koszykarska na świecie? NBA. Dobrze. Jak nazywa się gorące źródło okresowo wyrzucające gorącą Gejzer. Wodę i parę wody? Gej? Gejzer. Zer. Dobrze. Jak nazywa się gorące źródło okresowo wyrzucające... Dziękuję bardzo. Jestem Żydem. Wiecie, chcę kurwa ale co... wzbogacić. Grzegorz ledwo oddycha dał na Golibordę 5 zł. O, muszę przestawić tutaj. New York Jeffs. Co? Co wpisać? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dordzo zdał na Golibordę 10 zł. Pomiędzy DS2 i DS3 wtedy FNAF. Oj, 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 za duże teraz zarzuciłeś mi tempo. Jakiej rasy są psy Friza? To są... Co? Nie wiem! Jakiej rasy są psy Friza? Nie mam pojęcia, jakie on ma psy. Psy seminaturowe. No tak. Dokończ przysłowie. Potrzeba? Potrzeba? No co kurwa potrzeba? To jest przysłowie? Potrzeba? Tak. Potrzeba matką wynalazku. Dokończ przysłowie. Ej, to powinno być potrzeba matką i dokończ. A nie potrzeba. Co ty za... Nie. Potrzeba? Mi potrzeba! Jaki kraj jest uznawany taki za... Taki obyczaj. Za stolicę e-sportu. Korea. Myślałem, że nadal jest dokończ przysłowie. Jaki kraj jest uznawany za stolicę e-sportu? Anglia. Korea. Korea? Korea. Za sportu? E-sport. A, e-sport. Co tam tak dymi? Jakiej rasy są... Z jakim ssakiem spokrewniony jest bizon? Z żubrem. Z żubrem na przykład. To prawda. Jak nazywa się grecki bóg wojny? Ares.
Odpowiada Filipek. Dobra widzowie, ja jak ten typek z 1 z 10 wystąpię i też zrobię max punktów, tak jak on. Rel? Kratos. Ares. Dobrze. A co on pije? Tu bez balonów robią? Tego typu. Wymień instrumenty dęte. Nie wiem co to jest. Co to jest instrument dęty? Co to w ogóle znaczy? Co to znaczy instrument dęty? Co to jest za określenie dęty? Teraz ktoś to chyba wymyślił. Że się dmucha? Matkę ci dmucham. Co ty pieprzysz? Gitara. Pijesz. Dęte dmucha w nie. Trąba, udon, chleb. A okej, to skrzydło. Nie wiem. Jak ma na imię Tiger Bonzo? Odpowiada. O kurde. Nie mam pojęcia. Zaczarek. Pojęcia, ale powiem, że... Piotr. Źle. Nie. Mateusz. Och. Nie wiedziałem, że on ma imię. Skąd? Ej, Lukaszu, to, że ty to wiedziałeś, jest niepokojące. Nie wiedziałem. Jaki jest główny składnik atmosfery Ziemi? Odpowiada. Azot. Piotrek. Azot. To już było to trzy już razy. Było. Który film jest adaptacją powieści Stephena Kinga o istocie znanej jako Pennywise? Odpowiada Piotr. Kto? To. It. Dobrze. Nie, pytam kto, a nie to. Pieprz. Mam opóźnienie. O, nie krzyczę, przepraszam. Na jakim kontynencie leżą Malediwy? Odpowiada Czarek. Serio? Mhm. Nie mam pojęcia. Azja. Dobrze. Pewnie to kilka. I co, nikt nie wygrał? Wymień instrumenty. Ale co ty mi wysyłasz? Dzięki liczy za pierwszy raz. Siema dziadek, orkiestra dęta nawet masz. I dziękuję. No jest takie coś jak orkiestra dęta, no. Ale co to znaczy, to ja nie wiem nadal. Nie wiem co to jest. Jak ma na imię Tiger Bonzo? Ej, to było. Wymień malarzy. Ado... Da Vinci. Picasso. Matejko. Van Gogh. No ty, a liczy się Adolf H? Dziękuję. Nie wiem, czy popularne gry. Nie, no to już godzinę będzie trwało. Skip. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria!